Of course, today we will have a special opportunity to, let's say, combine two different dimensions. One more practical, connected with diplomacy, and second, connected with research. And I hope this will be a very fruitful discussion. Okay, I'm going to try to say it as well. She said, my name is Duncan Walker. I'm the political military officer at the U.S. Embassy in Warsaw. Nasz gość mówił o przywództwie amerykańskim w relacjach transatlantyckich. I z tego punktu widzenia warto wspomnieć o oskarżeniu, jakie kierowano pod adresem Polski, że to Polska jest koniem trojańskim, czy w ujęciu drastyczniejszym osłem trojańskim Stanów Zjednoczonych, wysługuje się Stanom Zjednoczonym, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, czy jeszcze gdzieś tam. Otóż pozwolę sobie zauważyć, że jest to stary chwyt retoryczny, stosowany jeszcze od czasów Iwana Groźnego. Już wówczas Polska nie walczyła oczywiście z Rosją z uwagi na własny interes, tylko podjudzana przez papieżstwo jezuitów. Następnie insurekcja kościuszkowska była rzekomo spiskiem Jakobinów. Następnie powstanie listopadowe było naturalnie eksportem rewolucji francuskiej, lipcowej. Później byliśmy agentami Garibaldiego, później sem łańcuchowym Antanty. W końcu, sprzeciwiając się Hitlerowi i Stalinowi, byliśmy instrumentem spisku brytyjskiego otaczającego niewinną III Rzeszę. No i ostatnio jesteśmy, jak wszyscy wiemy, agentami CIA. A zatem, jeśli ktoś chce występować w towarzystwie Iwana Groźnego, Katarzyny II, Mikołaja I, Stalina, Lenina, Trockiego i Hitlera, to oczywiście może tego typu oskarżenia wysuwać. Moim zdaniem trzeba jednak podkreślić, że we wszystkich tych przypadkach Polska działa z uwagi na swój własny, dobrze pojęty interes.